prezentują, więc prosimy o klaski i brawa, ponieważ nie jest to sztuka łatwa. Widzimy, każdy z proporcem. I pierwsza kopia skruszona. Przeciwnikiem jest Maćko z Szańca, to też niedaleko. I znowu mamy, tym razem kopia jest cała, ale mamy trafienie w tarczę. Sędziowie zdecydują, który z przeciwników wygrywa. Czy Przemko z Przementu, czy Maćko z Szańca. I znowu kopia skruszona. Prosimy uważać, bo drzazgi mogą lecieć daleko z udziału w turniejach, ale często pomijali ten zakaz i jako anonimowi rycerze staczali boje. Dopiero na końcu się okazywało, że to walczył jakiś książę. I kolejne trafienie, wyrównana walka. Tym razem obydwaj przeciwnicy skruszyli kopię. Drobna wymiana sprzętu. Chyba już mamy rozstrzygnięcie pojedynku. No i właśnie to, o czym mówiłem. Chyba nasz zawodnik... Nasz zawodnik Stanisław Krzykliwy dostał chyba drzazgą, a dzisiaj koń też niespokojny, pogoda nie sprzyja.